Przepraszam, czy można? Już leży jakaś chora łajza. Już jakiś balan wypatrzył, że nikogo nie ma w gabinecie i pcha przez uchylone drzwi ten swój owrzodzony ryj. Czego chcesz, łajzo? Przepraszam, bo tam stałem 8 godzin w poczekalni. Wie pan, pomyślałem, że zbiorę się na odwagę i zajrzę do szanownego pana doktora. I co ty sobie, Gamoniu, myślisz? Że co ja mam? Nic do roboty, że ja tu sobie siedzę, wyleguję się na krześle? Że ja tu jeszcze... Źle pana oceniłem. Przepraszam za ten ton, ale niech pan pamięta, że jestem lekarzem Państwowej Służby Zdrowia, no i chcąc, nie chcąc, muszę być opryskliwy. Ja wszystko rozumiem, ja jestem pacjentem Państwowej Służby Zdrowia, nie jestem tu pierwszy raz. Wiem, że choroba to dopiero początek moich kłopotów. Jestem przygotowany na każde upokorzenie. Świetnie pan zdiagnozował swoją sytuację. Aha, jakby co, pracuję również w prywatnej klinice, tam z kolei jestem do rany przyłóż. No ale są pieniądze, jest człowiek. Słucham, co pana do mnie sprowadza? Mam kłopot z kręgosłupem. Kłopot z kręgosłupem. Na czym on polega? Boli mnie kręgosłup. No, jak stać pana na luksus stania 8 godzin w poczekalni na nogach, czemu pan się dziwi? Miał pan w przeszłości jakiś uraz? Dumleka. O, kolego, widzę, że kręgosłup to jest wierzchołek góry lodowej. Dobra, rzućmy okiem na ten kręgosłup, proszę się odwrócić, proszę tutaj do światła. Co to? O, widzę, że Chińczycy nam pomogli, narysowali kręgosłup. Bardzo dobrze. To nam usprawni robotę. Co ty tu robisz? Przecież powiedziałem ci, żebyś tu nie przychodził. Przyjdź stąd. I tam leż. No. Gdzie pan mi ucieka? Proszę do światła. Tutaj postoję. Proszę do światła. No, nie pan nie żartuje. Co pan zrobił? Co? Z krzesłem pan rozmawia, krzesło pan pobił. O co chodzi? No widziałem przed chwilą. Ja? Na kto? Bardzo pana przepraszam. Od czasu do czasu mam takie alkoholowe wizje. Jutro jeden półroczny odwyk, po prostu alkohol, przemęczenie, pielęgniarki, wszystko naraz. No sobie wyobraziłem sobie, że to jest mój szwagier, Andrzej, który sprzedał mi samochód z popsutą pompą. Skurwysynu! Jezu, znowu to samo, przepraszam. Już dobrze. Wie pan co? Ja sobie pójdę, a wy se ustalicie. Nie będę przeszkadzał, bo to chyba... Nie. Proszę bardzo, niech pan nie żartuje, niech pan siada. Proszę? Niech pan siada. To na Andrzeju? Na Andrzeju. Gdzie na krześle? Ja skończyłem. Pan zaczyna, proszę, niech pan siada. Tu nikogo nie ma. No, oczywiście. Ha! Dobrze ci tak, szmaciarzu. Dobra. Może ja... Nie. Dobra. Czyli tak, kręgosłup, tak? Trzeba panu wiedzieć, że najczęściej... Tak jest. Do pana nic nie mam. A jemu się należy, ja wiem. Trzeba panu wiedzieć, że najczęstszą przyczyną kłopotów z kręgosłupem jest stres. Zwykły stres. Ma pan stresującą pracę? Bywa nerwowo. Czym się pan zajmuje? Stresuje lwy. I na czym polega stres? Śmiało. Wkładam im głowę do paszczy. Całą. I? Czego pan się obawia? Że pan nie trafi? Że trafię i mnie zje. Lew to jest. Lew! Przepraszam, najmocniej usłyszałem zlew. Ja się zdziwiłem, co jest strasznego we wkładaniu głowy do zlewu. A chodzi o lwa, tak? Wkłada pan głowę lwu do paszczy. I nie boi się pan? O tym rozmawialiśmy. Bardzo dobrze. Musi pan się pozbyć źródła stresu. Jak to zrobić? Nie słyszę. Jak to zrobić? Pana słyszę, Andrzej coś mówi, przepraszam. No mów, Andrzej. Dobra, wszystko jasne. Andrzej ma dobry pomysł. Niech pan wkłada głowę tam, gdzie nie ma zębów. Oczywiście, no niestety będzie pan musiał trochę nadłożyć drogi, ale numer będzie nie mniej widowiskowy. Bardzo dobra rada, na pewno. Dziękuję ci, Andrzej. Coś jeszcze? Z tym kręgosłupem, jak będę... To pan, nie pan. Ale mimo, że ja... Niech pan siada. No, może... Proszę, niech pan siada. Już sobie przypomniałem, tak? Chodzi o kręgosłup? Tak. Ten z tyłu, prawda? Jak pan znajdzie inny, no to inny, no. Mamy tutaj żartownisia. Trzeba panu wiedzieć, że Zdrowy kręgosłup jest warunkiem prawidłowej pracy wszystkich pana czterech nóg. Jakich moich czterech nóg? Dobra, krówka, dobra. Dobrze, dobra. Do widzenia. I w tym Stop, momencie do widzenia. Tak, przepraszam, nie. Co? Wracaj. Pomyliłem pana z krową, tak? Tak. Przepraszam, po prostu zmylił mnie pana taki krowi profil. Ja dziękuję. Nie, ćwiczenie, uwaga, co? Ćwiczenie na kręgosłup. Niech pan naśladuje moje ruchy. Ćwiczenie. Proszę bardzo, sylwetka wyprostowana, ręce wzdłuż ciała, nogi w rozkroku, ogon do góry. I teraz tak. Jaki ogon do góry? No jaki ogon do... Jaki ogon? Ogon do góry, no tak. Przepraszam, przejęzyczenie. Głowa. Głowa do góry. Przepraszam, głowa. Głowa do góry, ogon swobodnie. I teraz tak, prawą rodzicą łapiemy się za wymię... Proszę? Nie mam ogona. Prawą nie mam ogona. Nie mam ogona. To czym pan zgania muchy z tyłka gzy? Proszę bardzo. Nie mam ogona, nie zganiam... nie mam... Niech pan się nachyli. Gdzie pan go podwinął? Widać, że nie ma. Ja się nie będę z panem certolił. Proszę bardzo. Już. O nie, panie. O! Andrzej, bierz go. Andrzej, stój sobie. Pan da mi coś na kręgosłup, ja sobie pójdę. Ja! Oczywiście. Przepraszam pana najmocniej. Sam widzi pan, co się dzieje. Nie szkodzi. To wszystko jest za darmo. Na szczęście. Dobra. Szybko, zanim mi nie wrócą te głupie alkoholowe wizje, proszę bardzo, niech pan dużo pływa. 3 razy w tygodniu basem, niech pan dużo chodzi, spaceruje. Wokół domu, po parku, niech pan nie biega. Bieganie obciąża stawy, obciąża kręgosłup. Nareszcie pan mówi jak lekarz. Niech pan zażywa to 3 razy dziennie, popijając dużą ilością wody. Trawa, koniczyna. Ja cię ugryzę, ja cię ugryzę, ja cię ugryzę.